Hasło takie jak zawsze. Równość dla wszystkich, akceptacja, miłość, tęcza. Trasa jest jak gdyby odwrotnością trasy ubiegłorocznej, czyli zaczynamy tutaj, idziemy w Górę Stajałowskiego i robimy takie kółko wokół Bielska i kończymy na rynku. Myślę, że światełko w tunelu jest zawsze, stąd nasza obecność tutaj. Gdyby go nie było i byśmy go nie widzieli, to by nas nie było. Natomiast myślę, że kwestia jest też ludzi nie tylko innej orientacji, ale też chodzi o tożsamość, bo skrót obejmuje i orientację, i tożsamość. Myślę tak, że są środowiska, w których jest lepiej, w których jesteśmy słyszani, w których ludzie chcą wiedzieć więcej, a są środowiska, które idą dokładnie w przeciwną stronę. To jest oryginalna flaga Białorusi. Tę flagę Łukaszenka de facto zakazał w wyniku sfałszowanego referendum w 1995 roku. I w tym momencie, jak się człowiek pojawi, jakiś Białorusin pojawi w miejscu publicznym w Białorusi z tą flagą, to może zostać aresztowany i otrzymać aż 10 lat kolonii karnej. Ale to nie jest zwykłe więzienie. Tam codziennie jest do cel wylawany chlor, tam codziennie jest bicie, takie na śmierć. Więc tam naprawdę można zginąć. To jest bardzo niefajny świat. Właśnie dlatego jestem z tą flagą, żeby o tym przypominać ludziom, żeby ludzie nie zapomnieli, że wolna Białoruś wciąż walczy i kiedy Ukraina zwycięży, to wtedy również Białoruś zwycięży, bo Łukaszenka straci władzę i pieniądze od Putina. Tutaj mamy szybkie testy w kierunku HIV, HCV i kiły. Wyniki są po 15 minutach. Badanie jest bardzo proste, bo polega na pobraniu krwi z opuszka palca, więc to w ogóle nic nie boli, a jest to bardzo dobra metoda profilaktyki właśnie na takiego typu wydarzeniach, bo osoby, które dotychczas nie miały okazji się przebadać, mogą po prostu się przebadać i z tym wynikiem później są odsyłane. Jeżeli oczywiście wynik wyjdzie reaktywny, też udzielamy informacji, gdzie się udać.